Nowy Świat, Święta Krzyska, krakowskie przedmieścia. Mm-hmm. Czemu tak? Bo ja jestem romantykiem, cechuję tych tak, Warszawy, tak? Dawniej, przed wojną, to była kasta dżentelmenów, takich macho trochę. I oni reprezentowali Warszawę pod względem ubioru. No. Potem towarzystwo z komandę, poeci, pisarze, Lechoń, Tubi i tak dalej, cała plejada. No tak. Oni się spotykali. Byli bywalcy kawiarni, tak jak ja mówię, którzy zaczynali dzień od kawiarni i kończyli. Rozumiem. To nie było życie w Warszawie. Ja jestem z Grodziska. A, z Grodziska. Miasto, które ma swoje takie dzieje. Podoba mi się Leśna Chodkowa, bo do Węgry zachodnia, wschodnia i tak dalej. I Milanówek. I Milanówek się panu podoba? No znów się wiąże to z romantyzmem. Okej. Okay. Pan romantyczną duszę? Tak, i to jeszcze ja. Nie lubimy błyszczeć. Nie lubimy, jak szalik założymy je w błyszczący. Nie chodzimy w marynarkach amarantowych. Szaro, szarzyzna. Nie lubię, jak kobiety ubierają się na przykład w sieciówce. Mhm. Wszystkie jednakowe. A jak jest taka indywidualistka i potrafi myśleć i sobie tak coś dopasuje do swojej sytuacji, to już jest inna sprawa. Nie lubię takiego mapowania, jak wszyscy. Moda jest po to, żeby dopasowywać do sytuacji. Są tacy ludzie, co potrafią zdobyć miejsca starszym, ale są i okropni. Są jeszcze tacy spekulanci, że mówi, jak coś zrobi źle, mówi, no postąpiłem tak, to zaraz się staram naprawić. Parę razy. Jakiś dobry uczynek zrobił. Tak. Jak się żyje? Uh-huh. Dobrze, bo ja sobie spacery robię, górą sobie idę do łazienek, czy po placu ujazdowskim, pałacu ujazdowskim. I fajnie się chodzi, od starówki już zaczynam, uniwersytetu. A co pan by zmienił w Warszawie? Stacja Grodzisk Mazowiecki.